Hej, witam się z Wami. Wielki powrót po 8-miesięcznej przerwie, prawie po 9-miesięcznej przerwie na autobusy. A dzisiaj 74, druga brygada, 11 listopada, dzień świąteczny. Także zaczynamy. Ahoj, zajezdnia na wprost, także lecimy. 11.09 i teraz tak. Wszystko jest. Dobra, flagi, bo to dzisiaj święty. Tu święto. I 11 listopada. Dobra, spróbujemy jeszcze pikselka załączyć i będzie dobrze. Tu macie pulpit. Załączamy. Dobra, uwaga. Linia 7-4. Bez rzeczy. Nie, zatwierdź. Tego nie możemy przekroczyć. Zobaczymy, czy wyświetlacze działają. Zakłady piekarnicze. Nie, zakłady piekarnicze, dobra. Flagi się trzymają, zakłady piekarnicze. Wszystko jest ok. Jesteśmy na Bezrzeczu. 6.17, 6.18 rano. 11 listopada. Pozdrawiam Was serdecznie. Ahoj. O, mamy pierwszego delikwenta do jazdy. 11.09 za taśmy. Przejdziemy? Na chwilę to przejdziemy, muszę sprawdzić, czy biletomat działa. Działa, dobra, jest na monety, także bomba, strefa włączona. Także my się szykujemy do jazdy. Ahoj. A tu centrum dowodzenia, potem Wam pokażę, jak się uda. Zamontowanie kamerek. Pozdrawiam. Witam się z Wami. Jesteśmy na linii 74 na Bezrzeczu. Będziemy jechać w stronę zakładów piekarniczych. A mam nadzieję, że te nowe GoPro działa i ten adapter do ruchu PM do mikrofonu też działa, też będzie słychać wszystko. Zaraz zobaczymy. Co tam? No, wróciłem do pracy po 8 miesiącach przerwy. Po długich 8 miesiącach. Damy na drive'a. No i lecimy. Na razie cisza, spokój od rana. Zaczynałem 5.50 w stronę Bezrzecza. Jechałem z jedną osobą, potem zrobiłem cały kurs na zakłady piekarnicze, przywiozłem chyba dwie osoby. O dziwo, kursem powrotnym zakładów piekarniczych tutaj na Bezrzecze to no sporo, co tak z 15 osób, ale po prostu widać było, że ktoś wraca, że wracali ludzie z nocki, z pracy. No i co tam jeszcze? No i teraz te kółko przed chwilą. Też tam około 10 osób w dwie strony. Także na razie szału nie ma. Szału nie ma. Są święta, ludzie nie jeżdżą. Kościoła chyba też nie można chodzić, dlatego nie ma takiego dużego ruchu. Powinniśmy wietrzyć na każdym przystanku. Linia 74 to już chodzi o nagrano przeze mnie chyba w kilku formatach. Czyli chyba dwa razy kabinik.
wcześniej wersji, takie jak teraz widzicie, czyli kamwify i jakieś różne takie filmy tematyczne, typu tam gdzieś kawałek zajezdni i tak dalej. Rzadko nagrywam już całą trasę, no bo większość tych tras spadło oprócz linii B i linii chyba 59 jako samoistnej, niełączonej z 58. Większość jest nagrany, także mówię, to nie ma co się tam bawić nagrywanie, nie? Nie ma sensu nagrywać coś po raz któryś, nie? Oczywiście tam gracze OMC, któregoś tam razu chcieli wersji, nie wiem jak to nazwać, wiosennej, wakacyjnej, poprawioną, taką powiedzmy update'ową, czyli sekundka tylko dostanę, czyli taką wersję poprawioną linii 63. Takowa wersja się pojawiła i też jest tam zapotrzebowanie na linii 57, ale jak widzę tego kolegę Łukasza, którego pozdrawiam, jak mówiłem wcześniej, który nagrywał, trzeba tu przezwonić, poczekajcie, bo takie dziury, że nie idzie tu przejechać. Także, o Jezus, już włączyłem do tego. Stajemy. Słuchajcie, patrzcie, już jest Wronia ulica, czyli to jest trzeci, czwarty przystanek i ja jadę cały czas tylko jedną dziewczyną, która przerwa na pętli. No mówię, intensywność linii 74 powinna zostać zmniejszona. To jest moje zdanie, ale to przyszli na tym sobie. Tu kochani, teraz użycie na prawo. Jest to firma, teraz nazywa się Mentor. Kiedyś nazywała się Teren Good. Albo dobra, nie będę reklamował. Ale kiedyś tam pracowałem kilka ładnych lat. W latach 90. W związku z tym, że już jestem lekko wiekowy, to znaczy po 40. Nie będę zdradzał mnie po 40. Tu mamy zakład ośrodkowo-wychowawczy, Brawczak tak zwany. Tutaj niestety. Znaczy niestety, na szczęście nie byłem. Ale mówię ogólnie, w tej firmie, co pokazywałem wcześniej, pracowałem. Spuścimy pana tutaj, tam po prawej stronie, układliśmy taką folię na wysypiska śmieci, na stację paliw, na duże rafinerie. Mieliśmy taką folię, którą ściągały nam traktory. Jeszcze raz puścimy kolegę, niech sobie wyjedzie z ronda, który... O, to taki fajny kolega. Pozdrawiamy Janusza. Chyba Janusz, no tak wygląda na Janusza. No, znaczy na Janusza w sensie pozytywnym. Nie wiem, dlatego ja i gołąbek rozjechany. No to ja nie ma nikogo, no nie wiem, już bo chciałem uniknąć tej dziury, po tej środki, jechać tutaj po tej środki. Już naprawdę nie da się doczekać tego remontu. To szkoda tych autobusów, ja to w ogóle naprawdę jest. Znaczy, słuchajcie, ja to jestem w ogóle wielkim przeciwnikiem puszczania hybryd na takie drogi. Zresztą nowe, fajne autobusy, kurde, już będą rozjechane, no ale ale dobra. Dokładnie w tej chwili, wracając do tamtej firmy,
śmieci na różnych rodzajach stacjach paliwowych. Pamiętam, że miałem trzy takie, bo to się jechało na kilka miesięcy w delegację, tak? Na przykład pamiętam, że byłem w takiej miejscowości Iłowa, to jest Lubuskie i to taki dół Lubuskiego tam w okolicy już tam z Gorzelca. To jest na terenie autostrady. No i powiem wam tylko tyle, że rządziliśmy tam 5-6 miesięcy w jednym miejscu. No, miejscowość mała, taka powiedzmy 10-tysięczna. Ale był tam duży zajazd taki od granicy i w tym zajeździe, pociągnąłem oponą pod koniec, w tym zajeździe, proszę was, urzędowały Bułgarki. No i jak wiemy, nie były to pielęgniarki w tamtych czasach, to były lata 90, tak? Nie pracowały jako pielęgniarki, pracowały jako kto inny. O, Lilka. A nie Lilka. Nie, naprawdę, jak dziko się zachowuje, bo nie... Pracowałem 8 miesięcy i teraz jeżdżę i poznaję ludzi, bardzo dużo osób mam jest. Dlatego mi tak się wahał, czy to Janusz, czy to Lilka, no ale nie ważne. Nie jedziemy. No zaraz będziemy mijać po lewej naszą zajezdnię, moją zajezdnię. Tu będziemy robić przerwę za godzinę, bo jest 8:31, także następnie będzie 9:20, coś będziemy robić przerwę. Myślę, że ta nowa kamera... czy ja już skończyłem tam? Tak, skończyłem, dobra. Pracowałem tam, te filmy już nie pracuję. Tu muszę wam jeszcze coś powiedzieć na temat tego, co się działo w ostatnich miesiącach. Więc tak. Teraz tylko jedziemy na Turowicza przystanek. Kursy, czyli między 6 a 8 rano miałem więcej ludzi niż teraz, a to chyba dlatego, że po prostu wracali gdzieś z nocki z pracy, dzisiaj dzień świąteczny, także już nie muszą iść do pracy, no ale no trudno, nie mój problem, no. Szkoda, bo już paliwa na to, traci się paliwo, ja wiem, ale dobra, no trudno, no mi szastę, nie mój interes, ja jestem kierowcą i skupiamy się tylko na tym. Zaraz wam powiem, co by się działo przez te 8 miesięcy. Jak wiecie, moja przygoda z autobusami, przerwa z autobusami zaczęła się w marcu tego roku. Trochę wcześniej nawet, bo w lutym. Wcześniej było w lutym. Nie, przepraszam, w marcu. Po powrocie z Karpacza już nie pracowałem, już nie jeździłem. Po powrocie z Karpacza już nie jeździłem, a to z dwóch powodów. Pierwszy taki, że zaczynała się pandemia i na firmie, jak wszedł lockdown, na firmie nie było pracy dla wszystkich kierowców. A jak wiecie, jestem zleceniowcem. Miałem wtedy, jak chcę to na zlecenie, miałem wtedy, powiem wam szczerze, znaczy nikt mi nie chciał zwolnić, ale powiedzieli mi, że będę miał mniej służb, no z tego powodu, że lepiej muszą zarabiać ci, co pracują tu na stałe. No, jest to dla mnie również zrozumiałe, do nikogo się nie obraziłem i tak dalej, i tak dalej. Także przyjąłem to z godnością. W związku z tym, że mam drugą pracę i tej drugiej pracy muszę ten... Aha, jeszcze sekundka, przerwiemy. To jest dyrektor dana na żądanie, ale musimy stanąć w związku z tym, że jest COVID i teraz stajemy na każdym przystanku. Na żądanie czy nie na żądanie, trzeba stanąć. Dobra, co chciałem powiedzieć? No i wtedy wchodził lockdown, tak? Przed lockdown w marcu zrobiono lockdown, że wystarczyło
1000 osób. No wyobraźcie sobie, jak teraz jest po 25-26 tysięcy, co się dzieje, no ale mniejsza z tym. Wówczas firma nie miała tyle, powiedzmy, jeśli był rozpad, to też to nie było tyle pracy dla wszystkich kierowców, więc ja, znaczy nikt mi nie powiedział, że mam odchodzić i tak dalej, że tej roboty nie będę miał, nie? Ale w związku z tym, że tej pracy nie było, a miałem miesiąc czasu, aktualnie jeszcze tylko miesiąc czasu te badania, które robi się na 5 lat, w związku z tym postanowiłem, że zgłosiłem to na zleceniu, że a no jeszcze miałem problem taki rodzinny, tam choroba ojca i tak dalej, ale zgłosiłem na dyspozytorni, zgłosiłem kierownika, no na zajezdni, no, w firmie zgłosiłem w SPAK-u, że mogę sobie zrobić miesiąc, dwa, trzy przerwy, w związku, że i tak pracy nie ma za dużo, dwa, muszę zrobić te badania, a trzy, no, pomachamy, przywitamy się z kolegą, a trzy, badania to... Aha, no i miałem jeszcze w tej poprzedniej pracy, która miała się rozwalić. Na szczęście się nie rozwaliło. Na szczęście się nie rozwaliła, nie odjeżdżamy, bo mamy plus 2, musimy się trochę poczekać. Na szczęście się nie rozwaliła, ta poprzednia moja praca nie upadła, on by musiał coś zrobić, bo tam... Coś mi tam, ta wycieraczka haczy i brudzi szybę. Znaczy brudzi to paliwo, ale będzie rysować i przeszkadza w czasie jazdy. No więc... No to zrezygnowałem, powiedziałem, słuchajcie, zrobię sobie kilka miesięcy przerwy, zajmę się sprawami domowymi, badaniami lekarskimi i tym wszystkim, co jest potrzebne, tak? No, jak wiecie, mam kategorię C, C plus E, no, mam wszystkie kategorie, jeżeli chodzi o prawo jazdy. Spróbować porozmawiać w sprawie kurde, czy to zmieszczę w sprawie, byłem jazdy na tirach, o chyba podjeżdżę do przodu, o super Oskar, fajnie, to jest właśnie uprzejmość kierowców autobusów, ale nie międzyrasowa, tylko między nami, kierowcami. No. Hamulec neutralny. No i po prostu w związku z tym, że była taka przerwa, to... No dobra, dokończę wam za chwilę. Hybrydka przed nami na 86, 18-metrowa. 18,96 to jest ta, którą kiedyś miałem chyba na filmie 75 albo 53, jak miałem, i ona mi się zepsuła. No, wyobraźcie sobie, jak miałem 53 kiedyś w tygodniu, jeździłem tą hybrydą, to mi się zepsuło na Pomorzanach, dokładnie w momencie, kiedy się wyjeżdża z przystanku Durkowskiego. To jest centrum dowodzenia, do nagrywania. Firmy nie będziemy reklamować, zresztą widać, co to za firma jest, nie? Biletów nie sprzedajemy, także jedyny, znaczy kolejny plus tego, nie? My tak żeśmy sprzedawali mało w stosunku do tego, na przykład mój znajomy, dobry kolega z Halisza sprzedaje bilety na 200, na 300 tydziennie czasami, no to ja bym się tutaj załamał na autobusach, bo bym nie jeździł na bus. Co przystanek ten, no ale dobra, odezwiemy się potem do Was.